dla nas niesamowicie ważna chwila, dla mnie również. Cieszę się, że to początek mojej kadencji, już taka inwestycja, która jest oczekiwana, wyczekiwana przez nas, mieszkańców. Takim chyba podstawowym naszym celem to jest właśnie bezpieczeństwo podróżujących, zarówno uczestników ruchu pieszego, uczestników zmotoryzowanych. Każda poprawa nawierzchni, każda poprawa jakości drogi to oczywiście bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo tych użytkowników. Z panem starostą i zarządem powiatu obiecaliśmy, że umowa na przebudowę tej drogi nastąpi w miesiącu czerwcu, co jak widać dotrzymaliśmy słowa. Na tą inwestycję otrzymaliśmy spore dofinansowanie. Maksymalne, które mogliśmy otrzymać w kwocie 50%, w tym konkretnym przypadku to była to kwota prawie 2,5 miliona złotych. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Dróg Samorządowych. To są środki, które bezpośrednio rząd celuje właśnie do takich jednostek jak powiat, jak gminy. W przyszłości jestem o tym przekonany, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie kontynuował programy infrastrukturalne wsparcia dróg samorządowych i będą one z korzyścią dla rozwoju naszych regionów. Chciałbym z tego miejsca podziękować przede wszystkim za wsparcie, które otrzymaliśmy od naszych pińskich parlamentarzystów. Najaktywniejszym w tym zakresie był poseł Marcin Porzucek, ale dzielnie mu wtórowali również pozostali, czyli pani poseł Marta Kubiak oraz pan poseł Grzegorz Piechowiak. Zresztą jak w wielu innych działaniach, którymi na co dzień jesteśmy związani.